Cześć, witaj serdecznie, 6:22, jadę do pracy, na 8 oczywiście, i jadę sobie poczytać książkę, którą ostatnio zacząłem, bardzo fajna, Czarny Łabędź, przepraszam, i ona jest o wielu różnych zjawiskach, które mamy w obecnych czasach, ogólnie o czarnych łabędziach, czyli generalnie o sytuacjach takich, które zmieniają naszą rzeczywistość, tak jak na przykład koronawirus, czy tak jak było w pierwszym rozdziale mówione o zamachu na World Trade Center. I właśnie w tej książce między innymi jest napisane, że jeśli podejmujemy jakieś środki zaradcze, czemukolwiek, zanim coś się wydarzy, to właściwie w ogóle to nigdzie nie jest docenione. No i autor miał tutaj na myśli, że jeśli prowadzimy jakąś w naszym życiu też, bo to rozbija się właściwie o wszystko, co dotyczy nas w życiu, jakąś taką, jak na przykład takie, akurat to jest może żart, biorąc rutino Scorpion, zapobiegamy, tak? Prowadzimy prewencję jakby zachorowań. To jest taki żart, był oczywiście, nie tutaj nie mówię, że różnie Skorpion takie coś robi, ale tak był kiedyś reklamowany. No i właściwie tak samo ćwicząc, tak samo robiąc coś dla zdrowia, cokolwiek robiąc pozytywnego w naszym życiu, to jeśli my się sami za to nie wynagradzamy, to jakby feedbacku od naszego organizmu, takiego pozytywnego, jeśli już to trwa jakiś czas, takiego prozdrowotnego raczej nie widzimy. Tak samo w innych sferach naszego życia. Jeśli, znaczy widzimy jakby pozytywny wpływ, jeśli na przykład, nie wiem, przygotowujemy się do takich zawodów, czy choćby, nie wiem, uczymy się i wtedy zdobywamy więcej wiedzy. Natomiast nie widzimy takich rezultatów, że na przykład nie chorujemy na jakieś tam określone choroby dzięki temu właśnie, że podejmujemy jakieś działania temu zaradcze, bo jakby tego nie widzimy, nie dostrzeżemy tego w żaden sposób, bo właściwie nie ma takiej możliwości, żeby coś zbadać, jeśli coś się nie wydarzyło, tak? Czyli jakby przykładem też zamachu na World Trade Center było to, że autor właśnie opisuje, że jeśli ktoś by zrobił taką procedurę, że wprowadził we wszystkich liniach lotniczych kuloodporne drzwi i brak dostępu w ogóle do pilotów, no to taka sytuacja w ogóle nie miałaby miejsca, nic by się takiego nie wydarzyło, ale nikt by tego nie docenił, bo właściwie w tym momencie nie wiedzielibyśmy, że komukolwiek uratowałoby to życie. No i takie właśnie działania zapobiegające jakimś efektom, no nigdy przez nas nie będą doceniane, bo my ich po prostu nie zauważymy. Nigdy o książki nie będzie, o osobach, czy tam materiałów, o osobach, które właśnie zapobiegały czemuś i nie doprowadziły do jakiegoś tam zdarzenia, bo właściwie skąd mamy pewność, że takie zdarzenie by wystąpiło, gdyby nie to. Więc jakby to jest taka rzecz, na którą trzeba uważać, dlatego sądzę, że warto się samemu wynagradzać za takie rzeczy, mieć jakiś system nagród, a nie kar. I właściwie to jest dobry sposób. Ja już dojeżdżam praktycznie do Katowic. Sobie zapalę tutaj lampkę. Pochwalę się, że dzisiaj założyłem nowy komplecik. Tym razem niebieski, z tego samego bardzo podobnego materiału co ostatnio. To jest trzeci model. Dajcie znać, czy Wam się też podoba. I właściwie chyba to będzie mój ulubiony model, bo ja lubię śliskie materiały, takie jak te, takie bardziej, może on nawet z daleka nie wygląda jak sportowy, ale to taki jest, wydaje mi się, bardziej sportowy materiał, ale z daleka tak w sumie nie wygląda. No i chyba z tego jestem najbardziej zadowolony, a przede wszystkim z tego, że udało nam się zrobić poprawki takie, o których mówili testujący, czyli na przykład to, że komin, wewnętrzny materiał przemieszczał się względem tego zewnętrznego, i tak samo było z czapką. Właściwie między innymi to logo miało temu zapobiec, ale jeśli ktoś był krótko obcięty albo na przykład obcięty na zero, na łyso można powiedzieć, to mam bardzo ostre te włoski, które powodują, że i tak się zahaczają o czapkę i ten środek wypadał. No i teraz już to jest razem zszyte w taki jakiś ładny sposób, żeby to nie było ordynarne zszycie, więc jakby te elementy zostały poprawione. No jeśli się pojawią jakieś inne jeszcze, no to wiadomo, że w tych modelach nowszych będziemy to wprowadzać. Natomiast no te już są moim zdaniem już fajnie dopracowane i no i coraz fajnie wyglądają. Może jeszcze kilka elementów poprawimy, jak dostaniemy jakieś uwagi. No, a ja się z Wami żegnam, życzę miłego dnia. Hejka, cześć.